Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Witam Was w takim szczególnym dniu, kiedy w Polsce zaczęła się kwarantanna i właściwie nie można wychodzić, więc no poza jakimiś tam drobnymi sprawami, więc ja Was zabieram do ogrodu, bo do ogrodu wychodzić można. Może posłuchacie ptaków, może popatrzycie na te zwierzaki za mną gdzieś tam z tyłu. Ja jak widzicie jestem wyubierana, bo jest zimno i jest w nocy już bardzo duży mróz, teraz pewnie też jest około 0 stopni. Ale co ciekawe, ptaszki ładnie śpiewają, więc może coś będzie słychać ciekawego. Ja w tym podglądzie kamery praktycznie nic nie widzę, a chcę Wam dzisiaj pokazać zdobycze. Taki telegraficzny skrót, co tam jest, co dostałam. No, czasem się zatrzymam nad tym produktem, czasem trochę szybciej, czasem trochę dłużej. Nie chcę jakoś szczególnie się rozwodzić nad niektórymi rzeczami, ponieważ nie wszystkie jeszcze przewąchałam, nie wszystkie znam. Jeszcze zaglądnę tutaj jedną rzecz, czy wszystko dobrze idzie. Chyba się nagrywa. Jak wspomniałam, słabo widzę, ale spróbujemy. Przyszło tego dużo w ostatnim czasie. Także zrobię takie 3 filmy, gdzie tak to wszystko postaram się podsumować. Dzisiaj będzie trochę takich produktów dobrze Wam znanych. Przyszło też parę rzeczy takich prawie historycznych już, które właściwie zapachu nie mają, ale mają właśnie taką wartość kolekcjonerską. Ale zacznę od tego, co przyszło jako pierwsze. I przy okazji będę Wam mówiła o tym, co według mnie jest ważne, jeśli chodzi o perfumy. Nie chcę tego filmu montować, nie chcę go ciąć, chcę po prostu go Wam opublikować jak najszybciej, może z nudów obejrzycie. No, zaczniemy po kolei. Słuchajcie, aha, tak się powiedzę. Alien, no tak słońce się odbija. Dostałam bardzo dużo przeróżnych flakonów Aliena. Tak przy okazji Wam powiem, że moja przygoda z Alienem zaczęła się jakoś bardzo późno. Moja taka prośba, zróbmy ten film filmem interaktywnym. Wypiszcie, co sądzicie o tych perfumach, czy znacie, bo są rzeczy, których nie znam. Albo znam z widzenia, jak na przykład te perfumy. W opisie filmu będą nazwy po kolei tych produktów. Może tak. Jeszcze nie robiłam filmu, a przynajmniej w tym sezonie, tak w pełnym świetle. Zawsze staram się gdzieś mieć światło rozproszone. Nie wiem właśnie, jak to tam z tym wyglądem będzie. A na co chcę Wam powiedzieć, jeśli zwrócić uwagę, jeśli o perfumy chodzi. Mianowicie ostatnio jedna z osób, która do mnie pisze, po prostu dostałam wiadomość inaczej, właśnie tak. I zapytała mnie, czy o jakieś perfumy, za którymi szaleje świat, czy o nich nie będę mówiła. Nie pamiętam, jakie to były perfumy. I powiem Wam, nie przejmujcie się perfumami, za którymi szaleje świat. I wcale nie musicie za nimi szaleć. Przeciwnie, jeśli są jakieś perfumy, za którymi szaleje świat, to Wy bądźcie ostrożni. Bardzo Was o to proszę i bardzo Wam to rekomenduję, ponieważ no, perfum jest bardzo dużo w obrocie. Bywają coraz droższe te perfumy niszowe, więc musicie po prostu no, pilnować wydatków, żeby się nie wpakować po prostu w jakieś, powiedzmy, no, wydatki bardzo duże. To nie jest produkt tani. Tu taka ciekawa rzecz, nie wiedziałam, że Rogue Rihanna ma w ten sposób skonstruowany karton. Mało tego, powiem Wam, że kto... A taka polska firma, polska marka, nie wiem, czy to coś widać w ogóle. Kto siedzi długo w internecie, ten wie, że w internecie jest bardzo dużo takich komentarzy po prostu, które są, no, tak myślę, to jest moja opinia, ale po prostu kupionymi na tych wszystkich gdzieś tam farmach. Nie mówię, że troli, ale po prostu w farmach komentarzy jest coś takiego w internecie. Także na znajomości z internetu trzeba uważać i na opinie z internetu tak samo. Po prostu, więc to, że ktoś przyjdzie i Wam pokaże, nawet gdybym to była ja, że och, zakochałam się w tych perfumach, wcale nie musicie zaraz do sklepu lecieć, nawet nie powinniście. Nawet uważam, że jeśli macie taki zwyczaj, że ktoś coś powie, że jest świetne, a Wy już musicie to mieć, to jest to niedobry sygnał i powinniście troszeczkę nad tym zapanować. O, to jest nowa rzecz, znaczy dla mnie nowa, nie znam tego. Kto zna, coś może powiedzieć, bardzo proszę. To raczej powinniście ostrożnie z internetu korzystać. I naprawdę powiedziałabym nie ufać samemu sobie. Takie oto. Ja nieraz widzę właśnie takie głosy. Proszę Panie, co to za perfumy, bo ja się wczoraj w nich zakochałam. Tak czasami myśliwie o tych mówię. Nie można się w perfumach zakochać w jeden dzień. Poznawanie perfum to jest proces, który trwa. I trzeba pozwolić temu procesowi dojrzeć. Myślę, że tu chodzi o jakieś kwestie neurologiczne, więc to nie jest tak, że można powąchać perfumy i od razu stwierdzić, że to jest to. To tak nie działa.
I myślę, że warto mieć mniej perfum, a takie po prostu już naprawdę solidnie przetestowane i wybrane z sercem, a nie pod wpływem tego, co ktoś używa. Wręcz absolutnie, nawet jeśli chcecie, żeby perfumy osiągnęły taki efekt, jaki powinny mieć, to one właśnie powinny być inne. Nie mogą być takie, jakie używa ktoś tam. No i teraz Persif. No mam tych kartoników bardzo dużo. Persif, taka bogata linia, no długo na rynku, długo te perfumy. Nie przepadałam za nimi, kolejny Mirak. Może tak. Nie wiem, co z tego filmu wyjdzie, jak wspomniałam. Tu też kolejny. Prawie nic nie widzę. To wydaje mi się ciekawa rzecz. Tommy Girl Bright. Chyba tak nazwa. Już. Brights. Pewnie jakaś edycja. Limitowana. Co tu jeszcze jest? Słuchajcie, to co dzisiaj wygląda jako produkt niepozorny, to dalej do tego Avonu. Za kilka lat będzie, może być unikatem, szczególnie te limitowane edycje, flankery. Ja jestem na to łakoma, bo to właśnie może się okazać za jakiś czas, ups, czymś bardzo unikalnym. Jak wspomniałam, nie chcę nikomu stawiać przykrości, nie przepadam za perfumami Beyoncé. A to bardzo cieszy, ponieważ tutaj Lolita Lempicka wprowadziła dużo zmian i nie wszystkie jej, nie wiem czy pokazywałam czy nie, bo ja muszę się wam szczerze przyznać, że ja w tym film raz robiłam. Zrobiłam go tam w tym swoim perfumowym lochu, ale coś nie wyszło. Mam te perfumy Obsession, niepodobne do Obsession, takie po prostu, można powiedzieć, że niby orientalne, ale jednak bardzo suche. Totalne przeciwieństwo tamtych perfum, klasycznych Obsession, które są ciepło otulające, to są takie wytrawne. Tych perfum w ogóle nie znam, także kto znał? Guess by Marciano. Chyba miałam jakąś próbkę, bo coś mi ta nazwa mówi. Tak samo jak tych perfum nie testowałam, to jest kartonik. To już wam chyba nieraz pokazywałam, Lucia Avon. Tu jest taka ciekawa rzecz, tego pewnie nie widać, to jest płyn dwufazowy. Chciałam wam to pokazać, ale nie wiem jak. Może widać, może nie. Takie perfumy. Ale też nie wiem, coś mi się wydaje, że ja chyba wam te perfumy pokazywałam. Te, jeśli pokazywałam już raz, no to bonus dla was. I przepraszam, jeśli się nudzicie. Ale nie wiem, na przykład tych chyba nie pokazywałam, Lolita. To też taki zapach suchy, drzewny. Wydawałoby się flakon bogaty i złoty, a wydaje mi się, że pod względem klimatu te dwa produkty są do siebie podobne. Właśnie takie suche, drzewne nuty. Trussardi My Name. Często, parę razy byłam o te perfumy pytana. Miało mieć takie lilakowe, czyli bzowe, mocne serce. I rzeczywiście tak jest, potwierdzam. Kto będzie szukał tychże perfum lilakowych, to... To właśnie to polecam. Także kochani, może już niektóre perfumy się powtarzają. W tej chwili to, co widzicie za mną, to jest zachód słońca. Tam w ogrodzie jeszcze trochę bałaganu, gdzieś tam włóknina jest rozłożona, bo na te mrozy chciałam drzewa ochronić, ale przyszedł wiatr i ta włóknina szarpała po tych kwiatach. Także tak czy siak kwiaty straciłam owocowe. Beyoncé. O, przyszedł kolega Beyoncé Puls. Teraz wam pokażę Pepcia. Chodź Pepuś, chodź. Pepciuś jest wszystkiego ciekawy. Przyszedł Pepuś. Pepuś jest przemiły, wszędzie zagląda. Och, uwielbiam takie właśnie retro staruszki. To jest Max Factor, nie wiem jaka w tej chwili marka za tym stoi. To się nazywało chyba Ogród Nocny. Będzie w opisie filmu, będą nazwy. Ups, mój maleńki. To będzie Oriflame. I jeszcze taka przysyłeczka, to już w tej chwili nie mam tu danych. Mam nadzieję, że zaraz Pepcio nie postrąca wszystkiego. Te perfumy już wam pokazywałam. Yves Rocher. To są perfumy Kenzo. Nie wiedziałam w ogóle o ich istnieniu. Zaraz w opisie filmu będziecie wiedzieć, jakie to perfumy. To jest bardzo bogata linia Avonowska. Chyba popularna mocno. Pierwszy w mojej kolekcji flakonik The Body Shop. Jeszcze raz pozwólcie, że zajrzę. No jest dzisiaj trochę chaosu, ale jak się, może się akurat nudzicie, to sobie obejrzycie, tak. The Body Shop Shea Body Mist, czyli taka mgiełka do ciała. Mam mało mgiełek do ciała, więc dla mnie jest to zawsze ciekawostka. Te perfumy podobno cieszą się bardzo dużym powodzeniem wśród miłośników marki Avon, bo już niedostępne. Ariana Grande już wam nieraz pokazywałam. To taka marka moim zdaniem dla bardzo, bardzo młodych osób, jako pierwsze perfumy na przykład tak by się sprawdziły. Ale powiem szczerze, nie przekonała mnie do siebie.
Wybaczcie, jeśli jest, ale to mówię, mam miniaturki. To jest też ciekawa rzecz. Stella McCartney into Peony. Bardzo lubię ten styl, nawet uwielbiam styl Stelli McCartney. Powściągliwy, minimalistyczny, naprawdę ciekawa rzecz. To jest taka perfumetka Anna Jacke, też chyba pierwsza rzecz w mojej kolekcji. Tom O'Hare. Tejże marki. To Tesorio Oriente ostatnio coś o tych perfumach, jakby ciszej. I teraz tak, marka Al Rehab bodajże. Już kiedyś robiłam film osobny, więc takie perfumy. I jeszcze takie, chociaż mnie zafrapowała róża. Zaraz Wam pokażę tą różę na koniec i już będę kończyła ten telegraficzny przegląd zdobyczy. Ptaszki śpiewają. Róża, bardzo ładna róża. Słuchajcie, uwielbiam tą wielkość tych flakonów i taką funkcjonalność, bo to jest kuleczka. Taka róża, ale z tych bułgarskich, nie taka róża z Gras, tylko ta bułgarska, czyli taka cięższa, bardziej zawiesista, ale 100% róży. I tu podobnie, wszędzie takie z kuleczką perfumy. No, Pepciu też chcę powąchać. Nie chcę się nad nim znęcać, mogłabym mu dać do powąchania, chociaż on jest taki. Wiele przeżył w swoim życiu, trafił do mnie w takich okolicznościach trochę dramatycznych. Wszystko na szczęście dobrze się skończyło, więc nawet gdybym musiał perfumy powąchać, to by przeżył, bo chyba przeżył dużo więcej. Pewnie nie jedną noc na mrozie. Co tam jeszcze chcę Wam pokazać, a może jeszcze te. Pani Pepcio już całkiem tutaj kłaczków do oczu nadczochra. No to taki klasyczny piżmowiec. To by było na tyle, kochani, jeśli mam nadzieję, że film się udał i że zostanie opublikowany. Życzę Wam spokojnej kwarantanny, myślcie pozytywnie, czytajcie pozytywne rzeczy, jak wspomniałam kiedyś, coś wesołego, wojaka szwejka, słuchajcie latynoskiej muzyki, bo ona jest taka pogodna. Można się przy okazji jeszcze hiszpańskiego douczyć, także można pozytywnie jakoś ten czas wykorzystać po prostu. Ja tak robię. Po kilka sobie zrobiłam playlisty z latynoską muzyką, wydrukowałam sobie teksty po hiszpańsku i coś tam próbuję rozumieć i utrwalać. Przy sprzątaniu włączam muzykę. To by było na tyle już naprawdę. Żegnam się z Wami. Jeśli macie jakieś sposoby na przetrwanie tego czasu, który nie wiadomo ile potrwa, i jeśli znacie któreś z tych perfum i możecie innym, którzy będą czytać komentarze, coś podpowiedzieć o tych perfumach, na co warto zwrócić uwagę, no to byłoby super. Pa, pa!